Arkadiusz Chnida, MMA.pl, a dziś naszym gościem pan Jacek Murański. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich, cześć. Jeszcze przed weekendem stawił pan zdjęcie ze znaczącej zmiany, już na wadze 90 kg. Zamierza pan już to utrzymać, bo walka będzie z zawodnikiem typowo ciężkim. Tak. Właśnie tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, wróciłem z porannej przebieżki. Jeszcze tutajam. Tak, będzie zawodnikiem ciężkim. Ja tutaj upatruję tutaj właśnie swoje szansy. Im cięższy, tym lepiej będzie dla mnie. Nawet planuję zejść do 88. Wtedy mam najwięcej atutów do pokazania. Już jesteśmy blisko poznania pana przeciwnika, bo ta ciekawość jest naprawdę duża wśród widzów. No, ja już mam takie właściwie 90-procentowe typy. No ale ja, no proszę mnie zrozumieć, panie redaktorze, ja jestem zobligowany z zapisami kontraktowymi, ja nie mogę. Ja już dużo wiem, z tego co zauważyłem, tamten zawodnik chyba też rozpoczął jakiś kontakt z dietetykiem, czy z dietetyczką, no więc pewnie też będzie zbijał, no to będziemy zbijali razem. Ja mi inaczej sformułuję to pytanie. Mówił pan wtedy o liście, konkretnie trzech zawodnikach, czy nawet więcej, a teraz jest już konkretnie jedna osoba i się pan przygotowuje pod nią? No jest tak, z tej listy zostało dwóch, jeden ma jakieś kłopoty fakturowe, więc pewnie albo kogoś sprzeda, albo coś sprzeda, ale no, nie mamy na to czasu, z tego co mi federacja mówi, żeby czekać na odpowiedź tam. No i chyba zostaje ten jeden, no zobaczymy, no na to wszystko wychodzi. Wszystko idzie w tym kierunku, że zostaje ten jeden. No wiemy, że nawiązał pan teraz w tym momencie do Tomasza Oświecińskiego. Nie uważa pan, że jednak ta walka się oddala, no bo pojawiły się u niego duże problemy? No pojawiły się problemy, dlatego powiedziałem, no on, to nie jest nasza sprawa. Ja nie będę hipokrytą, nie będę mówił, że mu kibicuję. Ale pewnie da sobie radę ten Tomcio Thompson, bo powiedziałem, albo coś sprzeda, albo kogoś sprzeda i pewnie wyjdzie na prostą. Ale faktycznie walka się oddala, tak. To co było dla mnie największą przyjemnością, czyli walka z Tomkiem Oświecińskim, Vel Thompsonem, bardziej z nim jako z Thompsonem niż z Tomkiem Oświecińskim, no oddala się, no niewątpliwie się oddala, tak. No z mojej perspektywy szkoda, no ale co? No, takie życie. Nie? Przygotowania do najbliższej walki. Gdzie pan jest spędzi? No, ja jestem we Wrocławiu. O, to są moje sterydy. Tutaj biję do słynnego wyznania chłopaka, który zresztą bardzo fajnie się pokazał na ostatniej gali Fame MMA. No ale właśnie, to tak, żeby była dla jasności. To są moje sterydy. No i wszystko wygląda na to, że spędzę ten czas do walki do grudnia we Wrocławiu, tak. Jest już jakiś konkretny klub? To zostawimy, ogłosimy to wszystko, kiedy będzie już znany przeciwnik. A czy kiedy federacja ogłosi przeciwnika, jakby zostawimy to wszystko w pakiecie wtedy. No, tak, tak, ale ja już tak, no coś tutaj się dzieje już, tak, już jest. Jakby ten spadek wagi, ta zwyżka formy niewątpliwie z dnia na dzień, no to się nie bierze znikąd oczywiście, że nie jestem tutaj sam i że traktuję to jak najbardziej profesjonalnie i po to, żeby, nie tylko po to, żeby wyjść i skasować niewątpliwie dobre pieniądze, czy też bardzo dobre, bo znam realia, czy też bardzo dobre, bardzo, bardzo, bardzo dobre, jak powiedziałem, znam realia, ale po to, żeby dać prawdziwą walkę i w miarę poważnie traktować. Walka z Marcinem Neymanem dalej jest w grze? Walka z Marcinem Neymanem dalej jest w grze, tak. Tak. Okej. No oczywiście spytam o sobotnią walkę Arka Tańculi. Zrobił na panu wrażenie? Tak. Ogromne. To może wielu zaskoczy, ale powiem państwu, że no może
Może jestem w czołówce tych, którzy bardzo trzymali za niego kciuki, a to dlatego, a to dlaczego? I sprawił mi ogromną radość, nawet nie tym, że wygrał, co sposobem, w jaki wygrał. Bo tak, po walce z Mateuszem, z moim synem, pojawiły się takie głosy, że Tańcula nie ma ciosu, że Tańcula, wyśmiewali się, że Tańcula, słaby Tańcula, trafił na słabego Mateusza. No to teraz patrzcie sobie, kpiarze i hejterzy, że oto ten słaby Tańcula rozniósł w pył. On go, nawet nie było dyskusji, on go rozniósł. Tańcula, który rzekomo nie miał ciosu, powalił tego chłopaka, który jest jakąś tam purpurą, jakiś ma purpurowy pas, nie wiem, platynowy, purpurowy, nie wiem, ja nie znam tych. Ale zrozumiem, że skoro z takim nabożeństwem mówi się o tym, jaki to ma pas wysoki, ten chłopak staje się w brazylijskim jiu-jitsu, no to znaczy, że jest tam gdzieś bardzo wysoko notowany u tych ekspertów. Chłopak, który miał pas mistrza federacji, Fame, no zostaje zmieciony, tam to jest deklasacja. No to jest deklasacja, więc po dwóch, trzech ciosach Tańculi chłopak zostaje zmieciony. Takich ciosów to mój Mateusz zainkasował 60, 70, a efekt znamy. Więc tak, ani Tańcula słaby, ani Mateusz słaby, bo obaj pokazali od tego czasu, od 15 maja, pokazali obaj, jaki mają potencjał. Obaj są na kursie wznoszącym, więc jeżeli doszłoby do takiego rewanżu, no to nie byłaby walka przegrywów. Bo kogo interesuje walka przegrywów? No to, że oni tam mają do siebie dużo animozji osobistych, to jest jedno. Ale to, że to byłaby, że dali epicką walkę i to nie była walka słabe uszy, tylko to była walka dwóch wojowników i teraz dopiero to widać, po tym jak zostało to zweryfikowane, czas to zweryfikował. Ani Tańcula tam nie był słaby. Ja mam do Tańculi o to pretensje, że nie potrafił, on wiedział, co on czuł po walce z Mateuszem, a nie potrafił znaleźć w sobie tyle jakby obiektywizmu, żeby powiedzieć, on zaczął tam jakieś teorie układać, że no, z Mateusza kpić, że w trzeciej rundzie go nie znokautował, że jakaś tam dziewczynka by go znokautowała mała, no ale słuchaj, Arek Tańcula, przecież Mateusz nie spadł ze spadochronu do tej trzeciej rundy, Mateusz też tam był, też tam stał, to Mateusz ci zabrał te siły. I masz, chłopie, kawał siły, tak jak powiedział Artur Gwóźdź, masz kowadła w łapach, no i to super, no to bardzo dobrze, no to skończył ci się kontrakt z Fame MMA. Tyle, no, czas na rewanż, no i to będzie rewanż ciekawy, bo Mateusz pokazał, jakie są jego możliwości, dał walkę jeden po drugim, dał walkę zresztą z gościem, który zdaje się nie był mistrzem Fame MMA, ten Milonidas, ale pokonał gościa, który miał dwa main eventy w Fame MMA, więc praktycznie gdyby nikt by się nie zdziwił, jakby Milonidas również miał na jakimś tam etapie swojej sportowej kariery pas w Fame MMA. Więc mówimy tutaj o walce dwóch mocnych zawodników, nie przegrywów. No. Więc chłopaki dali potężną, gigantyczną walkę 15 maja, zostawili zdrowie, krew. Czas na rewanż, no. Tym bardziej, że obaj są na kursie znoszącym. Także pewnie ku zaskoczeniu wielu, pewnie mało kto kibicował temu zakończeniu takim, jakim było, tak jak ja kibicowałem Tańculi, żeby było jasność, ze względów też takich czysto sportowych, bo im wyżej Tańcula jest notowany, tym lepiej dla mojego Mateusza, taka prawda. No i też mnie zastanowiły jedne słowa, no bo przed walką pan wspominał Arka Tańculi. No jednak tak trochę było, że przy walce z Mateuszem Murańskim widać było bardzo duże zainteresowanie, a już przy walce z Marcinem Malczyńskim no tego nie było widać. No to ja już tam nie znam tych słupków, to już pewnie Federacja Fame MMA będzie wiedziała. Nie mówię o słupkach dokładnie, tylko mówię o ogólnym zainteresowaniu tym starciem. Tam był konflikt i widać było po prostu, że to robi wyniki choćby wyświetleń na YouTubie czy tak dalej, a tutaj nie było tego konfliktu i tego zainteresowania jednak no nie było widać takiego. No tak, ale to, panie redaktorze, ale to są dwa aspekty. Tam był konflikt i jak się okazało, było dwóch silnych zawodników, a tutaj po pierwsze nie było konfliktu, a po drugie okazało się, że Tańcule z jego przeciwnikiem to dzieli różnica nie dwóch, trzech klas, ale to jakaś kosmiczna różnica, no bo tamten nie podjął walki. No mówię, przecież wszyscy widzieliśmy, ciosy Tańculi ważą. Te wszystkie głosy o tym, że ten Mateusz tam przyjął, Tańcula nie ma ciosu. Ma cios! No pokazał, jaki ma cios. No,
praktycznie po dwóch, trzech ciosach resztę tylko go dobijał. Tamtemu nawet nie w głowie było, żeby się bronić, zrobił jakąś pozycję na żółwia, w ogóle defensywną, no kompletnie, wybił mu, po dwóch, trzech ciosach wybił mu chęć walki z głowy, no więc ważą te ciosy, no ważą. Tylko mówię, no o co mam takie pretensje tak po ludzku do tańcuri, że nie potrafił docenić Mateusza po tej walce z nim, chociaż on to dobrze wiedział, on dobrze wie przecież, on sam to czuł. On czuł, ile zdrowia zostawił, wiedział, że był na pograniczu też nokautu, ale tylko, że no, trzeba oddać jednak szacunek po walce, a nie wykpiwać, że no jaki to słaby Mateusz, bo mnie nie znokautował. No na Boga, no nikt Mateusza do tej trzeciej rundy na wózku nie przywiózł, tylko obaj zostawili tam zdrowie. No ale to, no, to pomijam, no taki tańcula jest, jaki jest, no trudno, już pewnie taki inny już nie będzie. No. Są takie osoby, w którym więcej uchodzi, które na więcej mogą sobie pozwolić. No, taki przykład pierwszy z brzegu, to Polacy jako jedyni nie kolaborowali z Niemcami, a cały świat myśli, że my jesteśmy sprawcami Holokaustu, a kolaborowali Francuzi, Belgowie, tworzyli legiony SS, szli na wschód walczyć z hitlerowcami, a cały świat uważa, że to my jesteśmy współtwórcami, pewnie sojusznikami Hitlera. No tak bywa, no. No widocznie mówię, tak jak dałem taki przykład historyczny właśnie odnośnie tego, że są takie osoby, są takie państwa, którym więcej uchodzi albo którym więcej wolno, no to tańculi zakładamy więcej wolno, no. Ale no okej, idziemy dalej. Jak to mówią, zakłamana historia nieraz. No dokładnie tak, no to zakłamana historia jednostki, a tam zakłamana historia państw i wydarzeń historycznych, no ale no cóż, no tak jest, po prostu należy się, nie powiedziałem, nie należy się z tym zgadzać, ale należy to przyjąć do wiadomości. Ja już przyjąłem do wiadomości, że tańculi więcej wolno, no, i że więcej mu uchodzi płazem. Ale co nie zmienia faktu, że no naprawdę, no kawał pokazał się jako kawał byka, no naprawdę, świetnie. Jestem pod dużym wrażeniem, tak. Oczywiście wspomniałem tutaj o zakłamanej historii, jak pan mówił o tych krajach, które... Tak, ja rozumiem, tak, oczywiście, no pan musi zachować obiektywizm. Ja sobie tutaj jakby biję prywatnie, to jest moja sprawa, ale ja mówię o zakłamanej historii tych krajów, tak, które dałem jako przykład. No wspomniał pan, że Arek dostał propozycję z Elite Fighters, no i Arek po walce wyznał, że jest dobra propozycja z Elite Fighters, nawet był bardzo zaskoczony, tylko on powiedział, że chciałby tą propozycję, żeby to było w depozycie, bo aż był w szoku, jeżeli chodzi o tą pieniężną ofertę. I wspomniał, że nawet Fame MMA zastanawia się i może go puści na jedną walkę rewanż z Mateuszem, no bo Fame MMA nie dojdzie do skutku. No wie pan, no mamy, z Fame MMA to mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś... jeżeli ktoś w małych rzeczach jest nieuczciwy, no to i w wielkich rzeczach nie należy mu ufać, no więc jeżeli mamy sytuację z naszego punktu widzenia Mateusza nierozliczonego, niezapłaconego za epicki pojedynek, no to naprawdę chłopaki obaj zostawili kawał zdrowia i kawał życia w tej pierwszej walce 15 maja. I no to jak możemy ufać komuś, kto się nie wywiązuje z małych spraw, no to więc w dużych sprawach, bo to się szykuje jako ewentualna taki rewanż, no z tego co nawet tańcula mówi, bo skoro są mu składane takie propozycje, na które on reaguje zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem, no to znaczy, że rynek docenia możliwość takiego rewanżu, no ale ja z naszego punktu widzenia, no jeżeli ktoś nas potraktował nieuczciwie, no tak nazwijmy rzeczy wprost, nieuczciwie, nierzetelnie w jednej sprawie i jeżeli zawodnik musi iść do sądu i upominać się o swoje, no to co, no to znowu, dlatego faktycznie, tak jak pan powiedział, no ten rewanż musiałby się odbyć na jakimś gruncie neutralnym, na to wychodzi, no niestety. Faktycznie Fame MMA stworzyło to wydarzenie w sensie federacji, stworzyło sobie wydarzenie, stworzyło historię, dało otoczkę do tego, dało warunki, no ale no, tak się los potoczył, jak się potoczył. No. No i na sam koniec, no trzeba sobie powiedzieć, że rewanż myślę, że byłby ciekawy z tego względu, że obaj od tego starcia zrobili znaczący progres, no i Mateusz złapał takie doświadczenie w tej klatce, tak? No dokładnie tak, ja tylko powiem panu, że jakby jeszcze kończąc poprzednie zdanie, że żeby nie było tylko, że to Fame MMA jest takie niedobre, no to ta lista wstydu, biznesowa lista wstydu, jeśli chodzi o Mateusza, jest znacznie dłuższa. No tam jest też pewien
pewien Jarosław z ulicy Królewskiej w Warszawie. Ja jeszcze nie będę wchodził w szczegóły, bo jakby ja zawsze jestem człowiekiem konsensusu i człowiekiem dialogu. Natomiast jeżeli ktoś już moją dobrą wolę odbiera jako słabość, to dopiero wtedy przechodzę do ofensywy. Więc żeby nie było, że to tylko Fame MMA, ta lista wstydu, tak ją nazwę na użytek tej rozmowy, lista wstydu, jeśli chodzi o biznesowych partnerów Mateusza w tej walce z Arkiem Tańculą, jest znacznie dłuższa. Tak, i właśnie super, bo obaj pokazali wielki progres od tego 15 maja, no i zweryfikowali to, tak? Tańcula pokazał, że jest jeszcze bardziej, jest dużo lepszym zawodnikiem niż był 15 maja, dużo bardziej dojrzalszym. Zderzyłby się z dużo bardziej dojrzałym Mateuszem. No, progresują obaj, więc mówię, fajnie, bo ja rozumiem konflikt. Konflikt to jedno i tu jest zainteresowanie, bo ten konflikt jest szczery i żeby nie było, że ja w tej chwili propsuję Tańcule z uwagi na jego osiągnięcia, które to nie zmienia mojego zdania o nim jako o człowieku. To dla mnie to w ogóle abstrahuję od tego. Po prostu oddaję mu to, co, na co sobie zasłużył. Zasłużył sobie na to, żeby na ten moment za to, co zrobił w sobotę z tym byłym mistrzem Fame MMA, okazać mu szacunek i respekt. Ja ten respekt i szacunek mu okazuję, ale jak najbardziej dla tej walki to nie byłaby walka przegrywów, tylko byłby to pojedynek. No są wszystkie okoliczności spełnione, żeby taki rewanż się odbył. No są wszystkie okoliczności. Jest zainteresowanie, nie jest walka przegrywów, ale patrzmy chociażby. Był czas na walkę Szpilka-Zimnoch, kiedy obaj byli na topie i mieli konflikt osobisty. A czy teraz kogoś interesowałaby walka Szpilka-Zimnoch? No poza jakąś garstką? No nie. Na pewno nie tak. No dokładnie, ten czas się wypalił, czas się skończył. Wystarczy jedno, drugie potknięcie, a obaj, i Zimnoch, i Szpilka zaliczyli takich potknięć wiele, więc kogo by interesował ten konflikt, kto by za to zapłacił? No to jeśli mieliby coś sobie do wyjaśnienia, to musieliby iść, nie wiem, za garaże, no tak już powiem, pół żartem, pół serio, ale nikogo by nie interesowała walka przegrywów. Bo to, no, tak to teraz wyglądało. Z drugiej strony tak samo jest z pana Walką i Marcinem Najmanem. No, ale w sensie jakim? Tej walki jeszcze nie było, więc... No tak, tak. Tylko mówię właśnie, pan podał przykład Szpilki z Zimnochem i to jest podobna sytuacja, uważam. A mówimy o czasie, tak? Tak, tak. No, że w kwestii czasu, jeżeli to tak się skończy jak Szpilka z Zimnoch, no to za jakiś czas, no to już nie będzie tak interesowało ludzi, jak teraz, jak jest teraz, tak? Redaktorze, ale ja jestem podpisany, ja jestem w przygotowaniach i ja spełniłem wszystkie warunki, no, więc ja... No dążymy do tego pojedynku, on zostanie wkrótce ogłoszony. No. Wiem, czytałem materiał z wywiadu, którego udzielił Marcin Najman odnośnie tej perspektywy. Ku memu zaskoczeniu tam mówił o czterech federacjach, które byłyby zainteresowane taką walką. No ja wiem, to zaskoczył mnie, bo ja o tej czwartej to jeszcze nie wiem. Bo no kto, no to miał na myśli pewnie Pawła Jóźwiaka i Fen, miał na myśli ofertę, którą dostał z Elite Fighters, pewnie miał na myśli MMA VIP, no to w ogóle odpada i nie wiem, jaka miałaby być ta czwarta federacja, bo tak, Fame MMA ze mną nie rozmawia, ani z Najmanem, więc ciężko byłoby tutaj, żeby to miałoby być Fame MMA. Ja nie wiem, o jakiej czwartej federacji mówił Marcin Najman, no musiałby go pan zapytać, ale ja wiem, że konkretna oferta. No, nie jestem księgowym ani Najmana, ani Elite Fighters, ale wiem, że konkretna oferta została mu przedłożona i zdaje się, że czeka tylko na podpis. Ja swój podpis już złożyłem, więc no, robimy to. Pan, dziwnie ta sytuacja trochę wygląda, bo Marcin Najman w rozmowie ze mną ostatniej powiedział, że on też już przyjął wszystkie warunki, więc no teraz chyba kwestia czasu, poczekamy, jak to się skończy. Nie, no to A, powiedział, że przyjął wszystkie warunki, tak. Ale w sensie warunki regulaminowe, sportowe, czy w sensie warunki finansowe? No, powiedział po prostu, że przyjął wszystkie warunki, które dostał w propozycji. To chyba chodziłoby na to, że na wszystko się zgodził. No to jeżeli przyjął, no to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. No to jakby to teraz gospodarzem tego wydarzenia jest, czyli gospodarz wydarzenia ogłasza i wszystko, no ja jestem w treningu.
No i wracając do pana syna, na liście też na pewno pojawił się Alan Kwieciński. Ja rozmawiałem z Mateuszem, no i on wyznał, że takie potencjalne zestawienie wchodzi w grę. Jak pan to skomentuje? No tak, Mateusz mówił o Alanie Kwiecińskim. No oczywiście priorytetem jest Tańcula. Natomiast z Alanem Kwiecińskim to wiem, że Mateusz chciałby MMA, pełne MMA i gołe pięści i łokcie. No po to, żeby kara była słodka. I pełna. Bo ten Alan, no to naprawdę, on już widzę, że tak na siłę szuka, no co ten chłopak wyprawia. To psa do grilla wsadza potem. To już są naprawdę głupie tłumaczenia. Chodzi o to, że obserwuje go tam, nie wiem, o kilkadziesiąt tysięcy w większości młodych osób. I to, że on mówi, że to grill był zimny czy ciepły, ale chodzi o skalę idiotyzmu. On już przekracza wszelkie, gubi się, wyzywa zawodników, tego chłopaka, który z tych braci, jeden walczy w UFC, drugi wiem, że za chwilę będzie szedł do UFC, bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy, Olekszejczuk, tak? Tak, tak. No, gubi się między Olekszejczukiem a Różalskim, odpowiada mu, no naprawdę, tam już widzę, że synapsy tam już są mocno popalone, rzuca się do walki z Marcinem Różalskim, no to Alaniku, no to po co ci Marcin Różalski, który tam na ciebie to nawet nie musiałby splunąć, żebyś utonął, to wyjdź z Mateuszem, wyjdź na gołe pięści i wszystko, bo tam teraz wiem, że jakiegoś faceta prawie 60-letniego zaczepiał, tego ojca, tego Ferrariego. No to drama, ten chłopak widzę już, no, jest w jakiejś desperacji, poszukiwana, no. Desperacja już sięga dna, jeśli chodzi o tego Alana Kwiecińskiego. Ale dobrze, spoko, jesteśmy otwarci na taką walkę, jeśli ktoś tą walkę zrobi, to tylko normalnie, tak jak żeby kara była, żeby smakowało, żeby kara była pełna, gołe pięści, wychodzi z młodym, proszę bardzo, i już, i wszystko, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jak pan wie, Mateusz mój walczy nie tylko tydzień po tygodniu, ale może walczyć też godzina po godzinie, także nie ujmując niczego Tańculi, bo na pewno byłaby to ciężka walka, nawet na tej samej gali mógłby zawalczyć z tym Kwiecińskim. No wspomniał pan też o sytuacji na Fame 11 i mówię tutaj o Amadeuszu i Alanie Kwiecińskim. Internauci po całej sytuacji stwierdzili, że no musi dojść do walki tata Mateusza Morańskiego kontra tata Mateusza Ferrari. Jeszcze raz mógłby pan powtórzyć, bo jakieś zakłócenia miałem, że co? Okej. Internauci po tej sytuacji na Fame 11 pomiędzy Alanem Kwiecińskim a Amadeuszem Ferrarim stwierdzili, że musi teraz dojść do walki tata Mateusza Morańskiego kontra tata Amadeusza Ferrari. Nie no, z jakiej przyczyny? No, nie znam gościa. No. Stanął za synem, Kwieciński gdzieś tam się wtrącił. Nie, no jak, z jakiej racji? Nie. No na rękę może, o, to proszę bardzo. A tak, żeby miałbym się konfrontować z gościem, który dlatego, że poszedł za synem, no nie, no z takiej, nie. W ogóle nie kojarzę gościa, jego przeszłości, teraźniejszości. Wiem tylko, że na pewno jest lojalnym ojcem i to nas łączy, więc jeżeli coś nas łączy, to nie widzę powodu, nie widzę tu pola do konfliktu. Jasne, dziękuję panie Jacku. Nie no, to panie Arkadiuszu, to wszystko mówi o Kwiecińskim, to co się stało, a nic nie mówi o, znaczy, to mówi o tym, to ta sytuacja mówi o tym, że ten Amadeusz Ferrari ma lojalnego ojca, który za nim poszedł, ale więc mówi tylko tyle, co powinno powiedzieć, bo zawsze musi ojciec iść za synem, a syn za ojcem. Powinien przynajmniej, jeżeli ojciec na to zasługuje. Natomiast ojciec za synem zawsze, bo po to go powołał na świat. Ale ta sytuacja, więc tyle mówi mi o tym ojcu Amadeusza Ferrari. Natomiast ta sytuacja bardzo dużo mówi o desperacji tego Alana Kwiecińskiego. On już szuka, zaczepia, chodzi, krąży. No tam widzę desperacja finansowa, prawda? Pewnie finansowa, no bo skąd takie idiotyczne zachowania? Rzucanie wyzwań naokoło, ze wszystkimi, wszystko, zaczepianie. No drama. Więc to świadczy bardzo, mówi bardzo wiele o Kwiecińskim, a niewiele. A tyle co powinno mówi o tym ojcu Amadeusza Ferrari, a bardzo wiele mówi o Kwiecińskim. Dziękuję panie Jacku za rozmowę, bo moglibyśmy tak gadać jeszcze, rozmawiać jeszcze przez godzinę. Jeżeli chce pan coś jeszcze na koniec dodać, to proszę bardzo. Nie no, chciałbym tak już naprawdę powtórzyć, że no fajnie, bardzo fajnie i ku memu zaskoczeniu, bo zaskoczony byłem, zaskoczeniu Tańcula, no pokazał kawał serducha, zresztą tak jak w walce z Mateuszem pokazał kawał serducha,
No i należy mu się za to gratulacje, więc takie gratulacje ode mnie Arkadiuszu Tańculo, tak, są.